Sezon pierwszy prawdziwego życia przestępcy właśnie się rozpoczął. Głównym bohaterem tej serii będzie Leonardo, który został przesłany przez rodziców, gdy miał 19 lat. I od tamtej pory chodzi tu i tam. I to, jak potoczy się jego życie, dowiecie się w przyszłych odcinkach. Zapraszam. Jak słyszeliście w występie, nowa postać to jest Leonardo, lat ma 20. Zaproszony przez rodziców. I cel na ten odcinek to będzie znalezienie jakiejś pracy, jakiegoś domu. Zacznijmy od znalezienia jakiejś pracy. Gdzie będę szukać pracy jakiejś? Na zielono jest. Dobra. Może gdzieś w porcie. A port był... O jest. Gdzieś niedaleko chyba jest port. I zaczynamy z takim autkiem, które jest strasznie zniszczone. To widzimy się, jak znajdę port. Okej, dobra, znalazłem już ten port. Szybko tam dojedźmy. O jest, zgłosiłem znak. Prawie już jesteśmy. Już prawie. Możemy tu na przykład zajechać. O ku. Dzień dobry. Mogę być złodziejem. No dobra, możemy wziąć. O. Broń. Dobra. Do widzenia. Żeby teraz mi żadna jakaś policja nie złapała, bo byłaby lipa. Spróbujmy zrobić na przykład napad na sklep. Dobra, szybko trzeba tylko dojechać. Albo na stację, jak gdzieś jest w pobliżu. To nie. Banku mi się nie uda próbować na pewno. Stacja, o, stacja, stacja, stacja. Zobaczmy. Wiemy, że normalnie sobie parkuję. Zamykam auto. Idę do sklepu. Mogę obrabować? O, mogę. Wow. Pieniądze, nie mam na myśli żadnych kłopotów. Jestem poszukiwany przez policję. O, chyba mnie policja szuka. Go, 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 szybko, szybko, szybko. Jesteś śledzony. Znajdź miejsce do ukrycia. Gdzie mogę się ukryć? No to policja zgubiła twój ślad. O, dobra. No ciągle. No dobra, zgubiła. Nie mogę też się tak strasznie wychylać. Teraz muszę tam wrócić. Żeby pieniądze... Nie no, gotówkę. Koniec, przesunięły cię. O, dobra, dostałem. No, na razie może skończę tą robotę. To się jeszcze źle skończy w pierwszych odcinkach. Teraz by może się przydał jakiś dom znaleźć. To by był dobry pomysł. Schronienie na jakiś czas. Żeby nie mieszkać pod mostem. No, prawie na czerwonym. Dobra. Gdzie tu mogą być jakieś domy? To jest zamknięta droga. O, jest przejazd, dobra. Gdzie mogą być jakieś domy? O, ocena hotel. Zależy, czy otwarte jest. Z
zamknięte auto. No i zamknięte. Spóźniłem się. Może tam będzie jakieś. Dobra. Może jest ciemno, ale fajnie. Przydałoby się gdzieś przespać. Dobra, troszkę szybko przyjadę. Aha, bo to zamknięte. Gaz, gaz, gaz. Dobra, udało się przyjechać. Dobra, jest. Dobra, i tu są jakieś apartamenty. Na przykład na piętrze bym sobie kupił. Tu na przykład mogę tutaj zakupić. 25 na dzień. Może coś tańszego bym znalazł. To w sumie trochę dużo. Może to będzie taniej? Wynajmniej? Nie, dobra. No to kupmy to już. Dom. Załaduj. I mam pierwszy dom mamy. Jakiś dobry nie jest, ale na jedną noc na razie powinien starczyć. To widzimy się następnego ranka. To mamy kolejny dzień. Przydałoby się coś do jedzenia może kupić, bo zanim tylko tam zginiemy z głodu. No to idziemy do sklepu. Zamykamy dom. Teraz pospał sobie ten Leonardo, ale teraz trzeba iść na zakupy do jakiegoś sklepu. To widzimy się pod sklepem. Dobra, już dojeżdżam do sklepu. Już prawie jestem. Tam jest supermarket. Już prawie. Możemy tutaj w sumie zaparkować. Jakoś ładnie. Pięknie. I do sklepu. Sorry. Dobra. Co by się przydało kupić? Na pewno jakieś jabłka. Cztery jabłka. Co to? Makaron to nie. Mleko może. Można kupić. Mogę kupić dwa. To niepotrzebne. Masło orzechowe. Gdzieś jakieś normalne. Jest normalne? Orzech nie ma normalnego masła. To trudno. Cukier można kupić. Mogę kupić. Kukurydzę. Paprykę. No i chleb jakiś. Może nie tyle, tylko 6. Albo 5. No, no i... O, jeszcze mogę. Bułeczki. 2. Dobra. Witam. Do widzenia. Tam weszłam. Dobra, mogę iść. Do widzenia. Dobra. Szybkie do auta dojście. Mogę w sumie coś jeszcze teraz jeść. Jabłeczko. Jedz. Dobra. To jedziemy teraz trochę przebrać naszą postać. Do odzieżowego. To widzimy się, jak tam dojadę. No już prawie jestem. Też trzeba znaleźć jakieś miejsce parkingowe. Jest tu gdzieś, jest. Do,
Dobra, to szybkie parkowanko. Dobra. Git jest. Zamykamy auto. Idziemy. Dzień dobry, dzień dobry. Chciałbym. Kurarki. To nie. Usuń. Takie włosy? Nie. Takie nie. Takie mogą być w sumie. Słuchawki nie, po co? To jest taki szalik. No w sumie ładny. Jakieś ciuchy nowe. Jakby teraz go ubrać? Dobrze, spodnie zacznę. Spodnie, spodnie. Takie na przykład. Nie. Takie nie. Na przykład. Takie? O, te będą. Nie no. Takie, o. Te są już git. Teraz jakąś bluzkę nową. Taka? Nie. Taka nie. Taka też nie. Jaką by tu bluzkę wybrać? Na przykład... Może coś na górze jeszcze będzie git. Taka? No git. Zrobione. No. Mama już trochę przebraliśmy się. Gdzie zaparkowałem auto? O, tu jest. Dobra. Możemy jeszcze zjeść jabłuszko. Jedziemy do domu. No to widzimy się, jak dojadę do domu. Dobra, już dojeżdżam. Zaraz będę. Tu w ogóle po stronie policji jeszcze jest. Nie zauważyłem nawet. Parkowanko. Dobra, pięknie. Dobra, zamknięte auto. Otwórz, otwórz, zamknij. Otwórz. Nie można przechowywać w tym. Lodówka. O, świeczka. To na dzisiaj będzie koniec odcinka. Do zobaczenia w przyszłych odcinkach.